Witam, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj chciałem powiedzieć Tobie kilka słów o tym, czy masz wpływ na swoje uczucia, czy możesz mieć wpływ na swoje nastawienie do samego siebie, czy możesz mieć wpływ na to, w jaki sposób podchodzisz do zadań oraz czy możesz mieć wpływ na to, w jaki sposób postrzegają Ciebie ludzie. Wyobraź sobie taką sytuację, że przez jakiś czas za każdym razem spotkanie z tą samą osobą przebiega według tego samego schematu. Dzień dobry, chciałem się zająć chwilę czasu. A wyobraź sobie sytuację inną. Dzień dobry, chciałem przeprowadzić z Panem interesującą rozmowę. Albo dzień dobry, chciałem chwilkę porozmawiać o ważnych sprawach. Jak myślisz, jeśli przez wiele spotkań z tą samą osobą będziesz zachowywał się czy zachowała się tak samo, jest jakaś szansa na to, w jaki sposób ta osoba będzie Cię odbierała? Jest. Za pierwszym razem, kiedy powiesz dzień dobry, chciałem zająć chwilę czasu, to kiedy już zapukasz kolejnym razem do drzwi, ta osoba pomyśli, o, zajmie mi chwilę czasu. Natomiast jeżeli powiesz i będziesz, można powiedzieć, że wdrukowywać, uczyć drugą osobę, że Twoje zachowanie jest inne. O, będzie jakiś interesujący temat i ważne sprawy. Dlaczego? Bo przez kilkukrotne powtarzanie, może nawet kilkunastokrotne powtarzanie, zależy oczywiście od różnych elementów, od sytuacji, od nastawienia do Ciebie. Jeżeli będziesz mówił czy mówiła o sobie, że chcesz porozmawiać o ważnych sprawach, to pukanie do drzwi będzie sygnałem dla drugiej osoby, że o, zaraz przyjdzie do mnie, będzie rozmawiał o ważnych dla mnie sprawach. To jest ważne. Dlaczego? Tak naprawdę ważne są słowa. Dzisiaj porozmawiamy o kilku z tych słów. W jaki sposób podchodzisz do swoich trudności, do nowych zadań? Możesz podchodzić na dwa sposoby. Jest to dla mnie problem, trudność. Przez chwilkę pomyśl, w jaki sposób te słowa wpływają na Twoje podejście. Jakie masz emocje? Zamknij oczy, przypomnij sobie sytuację z przeszłości, może najlepiej takiej niedawnej, albo sytuację, którą jesteś w stanie dokładnie pamiętać, którą pamiętasz. I pomyśl, jakie miałeś wtedy uczucia, jakie towarzyszyły Ci uczucia. Jestem przekonany, że w większości przypadków będą to uczucia nieprzyjemne dla Ciebie. Pomyśl teraz o drugiej sytuacji. Wyobraź sobie, że Twoja przeszłość, czy to, co Cię ostatnio spotkało, miało dla Ciebie ogromne znaczenie, ogromny wpływ na to, jak teraz żyjesz, jak funkcjonujesz. I pomyśl sobie teraz w ten sposób, że było to, poniosłem porażkę. Co będzie działo się w tym momencie z Twoimi uczuciami? Kiedy myślisz sobie, poniosłem porażkę, masz ochotę próbować jeszcze? Masz ochotę próbować dalej? Myślę, że również towarzyszą Tobie nieprzyjemne uczucia. Teraz kolejne ćwiczenie, które czasami wykonuję z klientami, z pacjentami na sesjach czy na warsztatach, to jest wykonaj to ćwiczenie razem ze mną. Zamknij oczy i wyobraź sobie, próbuję ciastko. Próbuję ciastko. Teraz otwórz oczy. Myślisz, że zjadłeś, czy zjadłaś to ciastko? W większości przypadków, w większości osób spróbuję oznacza tylko kawałek. Nie zjem tego ciastka w całości. W związku z tym słowo spróbuję może powodować taką sytuację, że coś zrobisz, ale nie zjesz tego do końca. Że właściwie skazujesz się na to, że zadania nie dokończysz. Jeszcze kolejna gra słów, która również ma znaczenie wpływa w tym, jak postrzegasz siebie i swoje zadania. Pomyśl sobie o sytuacji, kiedy coś osiągnąłeś. Jak często wielu z nas mówi w ten sposób, udało mi się. Ale spójrz, udało się Tobie, czy raczej udało się samo. Okej, Zdałem maturę, ale udało mi się trafić w pytania. Udało mi się zdać prawo jazdy, tak? Trafiłem na dobrego instruktora. Te słowa udało mi się, tak naprawdę zabierają Tobie odpowiedzialność. To nie Ty to osiągnąłeś, tylko Tobie się udało. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Czy można coś innego z tym zrobić? Można. Można użyć słów, które spowodują w Tobie pozytywne uczucia, które będą dawały Tobie energię, motywację do pracy. Problem i trudności to tak naprawdę może być przygoda albo wyzwanie. Porażka. Być może masz, miałeś albo masz wokół siebie jakieś małe dzieci. Pamiętasz, jak uczyły się chodzić? Bardzo często po kilku krokach łup na pupę, tak? Czy one traktowały jako porażkę? Nie. One wstawały i szły dalej, miały dużą motywację. One tak naprawdę uczyły się. Czyli nie porażka, tylko lekcja. Gdzieś tam krąży też znana anegdota, że zapytano kiedyś jakiegoś wynalazcę, jak to jest 100 razy próbować, żeby się nie udało? Einstein odpowiedział wówczas, nie. Ja wyeliminowałem 100 sposobów na to, jak nie będzie działała żarówka. Być może ten dowcip, ta przypowieść, anegdotka nie jest oddana przeze mnie w pełnej treści, tak? Ale chodzi o to jedno, że tak naprawdę każda porażka, jak Ty to nazywasz do tej pory, staje się lekcją, bo przybliża Ciebie do osiągnięcia Twojego celu, o ile wyciągniesz z niej wnioski. Kolejne słowo spróbuję. Teraz przez chwilę znowu zamknij oczy i wyobraź sobie, zjem ciastko. Zjadłeś go więcej niż wtedy, kiedy próbowałeś? Jestem pewien, że tak. Czyli zamiast spróbuję, zrobię to. I ostatni z tych zwrotów. Udało mi się. Tak jak mówiłem, słowo udało mi się zabiera Tobie odpowiedzialność. To nie Ty to zrobiłeś, tylko Tobie coś się udało. W związku z tym o wiele lepiej dla Twojej psychiki, dla Twoich emocji jest osiągnąłem sukces. Moja zasługa. Mój sukces. Zwykłe 4 słowa, 4 zwroty. 4 zwroty, które mogą zależeć od Ciebie albo powodować uśmiech, powodować pozytywne emocje, albo powodować wręcz odwrotnie, emocje negatywne. Masz możliwość wyboru, czy wybierasz słowa problem, trudność, porażka, spróbuję, udało mi się i narażasz siebie na negatywne, nieprzyjemne dla Ciebie uczucia, czy też wybierasz słowa, które powodują pozytywne uczucia, a więc przygoda i wyzwanie, lekcja, po prostu to zrobię, moja zasługa, mój sukces. Proponuję, żebyś zrobił jeden prosty ruch. Zapomnij o tych słowach, które były kiedyś. Zacznij patrzeć na swoje życie inaczej. Jest to również w taki sposób, można powiedzieć, zbliżony do tematu innego mojego filmu, czyli o atraktorze. Jeśli zaczniesz w ten sposób, pozytywny sposób myśleć o sobie, o swoich sukcesach, o swoich zasługach, o lekcjach, które masz w życiu, zaczniesz też inaczej patrzeć na samego siebie, zaczniesz inaczej czuć. Gwarantuję Ci to. Zacznij to robić od dzisiaj. Dzisiaj niech będzie to pierwszy dzień Twojego nowego spojrzenia na samego siebie. A jestem przekonany, że dzięki temu będzie Ci się przynajmniej łatwiej żyło. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, Darek Dopierała.